Koszmarny Karolek. Pora, Karolku, żebyś znalazł sobie zajęcie na soboty. Coś, co zmusi cię wreszcie do opuszczenia tego fotela. Ale tato, praca na wsi nie wypaliła. A praca w dzwonnicy miała wzloty i upadki. Zaś roznoszenie gazet... Proszę, w końcu znalazłem ci pracę, z której tak łatwo się nie wymigasz. Jako cieć? Nie! Koszmarny Karolek idzie do pracy. Wyglądasz świetnie. A właśnie, że jak kretyn. A niby dlaczego ten rozmazany mamin synek może mieć wolne soboty? Tak się składa, że muszę. Prowadzę badania do szkolnej pracy na temat robaków. Wiedziałeś, że w tym parku żyje kilka bardzo rzadkich okazów? Tak, właśnie patrzę na jeden. Dość, Karolku, pracuj solidnie i rób wszystko, o co cię poproszę, dobrze? No to co mam robić? Co? Zapytałem, co mam robić? Możesz zacząć od sprzątania śmieci i liści. Pan sobie kpi. Cierpię. Jestem skonany, śmierdzę. Nigdy więcej nie chcę już widzieć żadnych śmieci. Nigdy, przenigdy, za nic. To zajęcie wygląda mi na ciężką pracę. Odwróćcie się, ja też chcę zobaczyć. Poczekaj na chwilę. Cicho! Praca w soboty, atrakcyjne stawki, wymagane własne rękawice. Ja się piszę. Ja też. A jakie rękawice? Ej, Karolku, zgłaszasz się? Nie muszę. Ja już sobie znalazłem pracę. Takiego. Rękawice. Mama zrobiła je na drutach. Dlaczego uważasz, że nadajesz się do tej pracy? Dlatego? Przekonujące. Panowie i durne panny, nadeszła chwila prawdy. Pożegnajcie śmieci i liście, a powitajcie odchwaszczone ścieżki i trawniki. Jesteście gotowi? Tak! Tak! Nie słyszę was! Tak! Dobrze. A co ty, Karolku, będziesz robił? Ja wrócę do swoich obowiązków. Solidnie pracują, nawet ta wredna Wandzia. Wiecie, wydaje mi się, że mogę tu odnieść sukces. Karolku, czy ty nie powinieneś im pomóc? Dadzą sobie radę. Że co? Ach, powiedziałem, że sobie radzą. Podzieliłem się etatem. A co z moją herbatą? Powinieneś robić mi herbatę. Sam sobie rób. Ejże, co kombinuje ten robal? Czekaj! A gdzie moja herbata? Witajcie, robaczki. Nie bójcie się. Jestem tu, żeby was chronić. O! Cześć, kumplu robali. Co tutaj robisz? Ten kwietnik jest obszarem chronionym. To teren rzadkiej, czerwono-grzbietej glisty trawnikowej. Tak, tu jest potrzebne pielenie. Przede wszystkim trzeba wyrwać pewien wielki chwast. Ratunku! Proszę na pomoc! Wara od mojego parku! Tak?
podziała się wredna Wandzia. Nie podoba mi się to. Co ci się stało? Przez pomyłkę zgarnąłem osę. Potrzebny mi plaster. Będę zył? Niestety tak. Chodźmy. Pojadę do szpitala? Tak, jak nie będziesz cicho. Ty! Mój nos! A przed chwilą pan dozorca opowiedział mi o twojej pracy. Cukru? O, dzięki, córciu. Co ty kombinujesz? Dzielę się etatem. Pan dozorca zgodził się, żebyśmy podzielili się obowiązkami, no i zarobkami. Pół na pół. Ale to moja sobotnia praca. Ona robi pyszną herbatę, ta Wandzia. Wygląda na to, że wspólnie będziemy nadzorować pracę. Przekupiłaś go herbatą. Podebrałaś mi robotę. Dobra. Dlaczego nie robicie tego, co wam kazałem? Nie wiem. Bo to Wandzia... Rozumiem. A to cwaniara. Was też przekupiła, co? Podwajam stawkę, którą wam zaproponowała. Nie wiem. Dobra, podrajam. Zgoda? Jeszcze się okaże, kto tu jest szefem.